Chcesz otworzyć paczki lub kupić zawodników? Do tego potrzebujesz końców. Znajdziesz je u superkońcy.pl. Zaufany dostawca oferujący również cyfrowe wersje gier na PlayStation 4 z kodem Kinetic 5% zniżki. Link w opisie, polecam. Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś wracamy troszeczkę do tego, co było robione jeszcze parę tygodni temu, czyli do oceny Team of the Week. Stwierdziłem, że warto już wejść w taki tok nagrywania, jak będzie w FIFA 17, a więc właśnie w to, aby zawsze w czwartki pojawiała się ocena obecnej drużyny tygodnia z wyszczególnieniem różnych bestii, z między innymi omówieniem tym, kto jest dobry, kto jest użyteczny, a kogo niestety warto pominąć w budowaniu swoich składów i kto jest po prostu przehajpowany albo kto po prostu jest za drogi w stosunku do tego, co sobą prezentuje. Stwierdziłem, że zrobię to jeszcze w FIFA 16, aby nowi widzowie wiedzieli mniej więcej, na jakich zasadach się to odbywa, bo oczywiście starsi już pamiętają, w jaki sposób omawialiśmy Team of the Week. No i dodatkowo oczywiście wszyscy możecie pisać w komentarzach, co uważacie za dobre w tej serii, a co uważacie za złe i co byście zmienili. Przypominam tylko, że materiały będą nagrywane i montowane w środy, także nie będę mógł dokładnie przewidzieć ceny zawodnika, również to, że są tutaj, jak widzicie, tak naprawdę obrazki z Foothead, a nie z gry, też właśnie ma na to wpływ fakt, że to wszystko jest w środy. Dobra, już nie przedłużam, lecimy do oceny składu, a zaczynamy od bramki, na której jest Babakan, a więc turecki bramkarz z zespołu, którego nazwy nie wymówię. Jedna gwiazdka sztuczek, jedna gwiazdka słabszej nogi, 1,92 m wzrostu. No i ogólnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o bramkarzy z Super League, to tu jest taka specyficzna pozycja właśnie w tej lidze, bo jest kilku bramkarzy broniących na bardzo podobnym poziomie, więc jeżeli chcecie sobie jakiegoś wybrać, to moim zdaniem po prostu no warto kupić tych trzech zawodników, którzy was interesują, pograć nimi po 2-3 spotkania i zobaczyć, który najlepiej się spisywał. Myślę, że Babakan jest solidnym wyborem, aczkolwiek czy 10 tysięcy za bramkarza to jest dobra kwota, biorąc pod uwagę, że za 10 tysięcy możecie mieć Petra Czecha? No nie powiedziałbym, ale do składów z Ligi Tureckiej powinien się nadać. Lecimy na obronę, gdzie mogę od razu wyrzucić dwóch zawodników, bo oczywiście graczy, którzy się nie nadają, po prostu odrzucam i mówię wam dlaczego. Dirar, 42 defensywy na prawym boku obrony. Po prostu nie ma sensu wrzucać takiego zawodnika, dajcie Ojera, błagam was, nie wrzucajcie po prostu tego gościa. No a jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, to jest to Da Silva, który ma 33 pace'a i wiecie co, ja bym to nawet przeżył, jakby gość miał 2 metry, super obronę, super fizyczność, no to nawet te 33 pace'a da radę jakoś zniwelować, ale ten typ ma 1,80 m wzrostu i nie umie biegać. Ja rozumiem, że to jest już starszy zawodnik, ale po prostu warto go pomijać w swoich składach. No cóż, lećmy dalej, bo na środku obrony jest już Evans i jest to już zawodnik, którego mogę szczerze polecić. Grałem kilkoma składami non-rare i zawsze, kiedy potrzebowałem jakiegoś środkowego obrońcy z BPL, to był to Basong i Evans. Taka dwójka obrońców grała naprawdę świetnie. No i teraz inform Evansa, który również wygląda bardzo solidnie. 1,89 m wzrostu, 71 pace'a, 83 defensywy. Ta fizyczność też mogła być na poziomie 80, szkoda, że 78, ale mimo wszystko ten zawodnik wygląda dość dobrze i mogę wam go polecić. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie akurat tego gracza, bo jeżeli nie chcecie informa, no to jasne, że Zuma będzie lepszy, jasne, że Mangala będzie lepszy, jasne, że chociaż no Kompany przecież będzie kosztował poniżej 10 tysięcy, jeżeli chodzi o zwykłe wersje. No ale jeżeli koniecznie chcecie jakiegoś taniego informa na środek obrony, chcecie wypróbować, no to Evans jest fajnym wyjściem. Teraz przechodzimy już do środka pola, który jest troszeczkę lepszy niż obrona. I zaczynamy od Verratti'ego, czyli od Włocha z Paris Saint-Germain. 70 pace'a, reszta statystyk również bardzo dobra, 62 strzałów, to nie jest źle. I przyznam wam szczerze, Verratti to jeden z moich ulubionych środkowych pomocników w tym roku. Gra naprawdę solidnie, ma 4 gwiazdki sztuczek, troszeczkę mało mierzy, ma tylko 1,65 m wzrostu, ale naprawdę daje sobie czasami radę właśnie w tym środku pola. A jeżeli chodzi o główki, no to jeżeli postawicie obok niego kogoś wyższego, to również poradzi sobie z nim. A jeżeli chodzi o Mascherano, to słuchajcie, Mascherano, wszyscy się z niego śmieją, że jest niski, a nikt się nie będzie śmiał z Verratti'ego, a przecież Mascherano jest 10 cm wyższy właśnie od Włocha z Paris Saint-Germain. No i to mnie naprawdę też zaskoczyło, bo przyznam szczerze, grałem Verratti i wiedziałem, że on za wysoki nie jest, ale fakt, że Mascherano, z którego wszyscy się śmieją, jest
10 centymetrów wyższy po prostu, no zdziwił mnie oglądając tą drużynę tygodnia, bo nigdy tak naprawdę sobie tego nie uświadomiłem i Mascherano akurat na środku pomocy również powinien być niezłym wyborem i wiem, że teraz w komentarzach pojawi się pełno hejtu na to, co teraz w tym momencie powiedziałem, ale słuchajcie, jeżeli na przykład zagracie formacją 4-3-3-2 z defensywnym pomocnikiem i ten defensywny pomocnik będzie miał przecinać podania, później rozgrywać akcje, będzie gościem, który ma się po prostu świetnie ustawić, który ma zablokować piłkę, no to Mascherano jest naprawdę dość ciekawym wyborem na taką pozycję i akurat w takich składach powinien znaleźć miejsce, bo będzie grał tam po prostu dobrze, aczkolwiek nie to, że powiedziałem w tym momencie, że ten wzrost tutaj jest większy od Verratiego, to mówię tylko na środek pola, bo oczywiście w obronie dalej ja uważam, że Mascherano jest po prostu nieprzydatny przez swój wzrost, no bo napastnicy tam go po prostu zmiażdżą, a w takiej formacji jak 4-3-3-2 postawić obok niego trochę wyższych zawodników, no i do główek nie będzie biegł Mascherano, tylko właśnie ktoś inny, a jego statystyki defensywne są naprawdę dobre, świetnie się ustawia, świetnie przechwytuje piłkę, również jeżeli chodzi o jego fizyczność, no nie jest fenomenalnie, ale jakoś bardzo tragicznie również nie jest, więc w takich składach, o których mówiłem, możecie go używać. Lecimy dalej, bo jest tutaj już James Rodriguez, czyli gracz Realu Madryt. Szkoda, że na prawej pomocy, szkoda, że nie na ofensywnej, bo naprawdę 3 statystyki powyżej 92 na poziomie 82. Bardzo fajny ofensywny pomocnik byłby z niego, gdyby oczywiście dostał kartę na Camie, a nie na Eremie, bo na Eremie 82 pace'a niestety nie wystarczy. Na lewej stronie Snodgrass, czyli gracz ze Szkocji, gracz z Football League Champions, trzy gwiazdki sztuczek i trzy gwiazdki słabszej nogi. Lewa noga oczywiście lepsza, ale to jest chyba jeden z nielicznych zawodników, no bo Mascherano tutaj już pomijam, ale jeden z nielicznych zawodników, którego w tym akurat Team of the Week i jej wyleczyła, bo tak to niszczyła pozycję jak tylko mogła, bo to jest gracz, który gra na prawej pomocy, na prawym skrzydle miał Informa, teraz wreszcie ofensywny pomocnik i to do statystyk pasuje zdecydowanie lepiej, aczkolwiek nie powiem, żeby był jakimś niesamowitym graczem, choć jeżeli akurat pasuje wam do składu, to nie powinien aż tak mocno odstawać, bo jest to gościu, z którego da się coś tam wykrzesać. Na lewym skrzydle David Silva. No i tutaj nie będę w ogóle wchodził w szczegóły tego zawodnika. Fajnie, że będzie na ofensywnej pomocy w FIFA 17, bo 74 pace'a w obecnej FIFA na lewym skrzydle wygląda beznadziejnie, a z tego co pamiętam, FIFA 17 ma 68 pace'a czy coś w tym stylu, więc byłoby po prostu jeszcze gorzej. Na prawym skrzydle Riyad Mahrez. No i to jest po prostu fenomen. Popatrzcie na statystyki tego gościa. Popatrzcie na te 4 najważniejsze, kluczowe statystyki, które są na poziomie 90 lub wyżej. Fizyczność, która jest drugoplanowa, ma 78 oceny. No i cała ta karta oceniona na 86. W tym momencie nie powinien kosztować więcej niż, no myślę, 150 tysięcy, taki mój strzał, dawno nie interesowałem się cenami tego gracza, może troszeczkę jego cena skoczy przez to, że w FIFA 17 będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, ale naprawdę to jak wygląda ta karta to jest niesamowite, a nie będzie aż taka droga, nie będzie tak droga jak Team of the Season, bo no po prostu jest teoretycznie trochę gorsza, ale te statystyki są po prostu świetne. No i na napadzie Kadri, czyli gracz Sunderlandu. Szkoda, że pracowitości medium high, ale na ofensywnej pomocy powinien się sprawdzić. Tak samo jak na środkowym napastniku, czyli na takim cofniętym napastniku, ale w formacji 4-4-1-1, a nie w formacji 4-3-3-5, bo w formacji 4-3-3-5 ten napastnik, taki środkowy napastnik, czy tam cofnięty napastnik, powinien jeszcze lepiej się odznaczać właśnie takimi typowymi cechami napastnika, a więc na pewno nie work rate'ami medium high. Lecimy do ławki rezerw. No tak jak widzieliście, w tej podstawowej jednastce nie było jakichś niesamowitych bestii. Jeżeli chodzi o ławkę rezerw, no to przejdziemy zaraz do jednego zawodnika, którego z tego Team of the Week sam bym bardzo chętnie przetestował. Ale na początku zacznijmy od angielskiego napastnika z Football League 2, a więc od Hiltona. 70 pace'a, 70 strzałów. No dwie fajne, 70, 60 pace'a, 65 dribblingu, a więc tutaj tak co 5 tak naprawdę szło. No i uważam, że ten gracz jest naprawdę niezły. Normalnie przewijam takich zawodników, ale stwierdzam, że słuchajcie, on ma 1,83 m wzrostu, to będzie taki zawodnik, który po prostu będzie grał na poziomie karty 75. Naprawdę, tak mi się wydaje, że nie wiem czemu, ale zdziwiłem się patrząc na tę kartę, bo sam poczułem, że to może być jakiś ciekawy zawodnik. Nie wiem, takie mam przeczucie, ale to może sam sobie kiedyś przetestuję. Dalej, Won, którego pomijam.
Gotchan Hyde, którego również pomijam, i Botaka, którego nie pomijam. I to jest właśnie ten zawodnik, bo on ma 5 gwiazdek sztuczek i on jest znany z tego, bo to jest taki jeden z najmniej użytecznych zawodników, którzy mają 5 gwiazdek sztuczek, bo gra w Championship, no i przez to po prostu no ciężko z nim jakikolwiek fajny składzik zrobić, żeby dookoła byli albo inni skillerzy, albo ktoś w tym rodzaju. Ale jeżeli chodzi o tego Team of the Week, to wygląda on naprawdę bardzo fajnie, bo ma 85 pace'a, 62 strzałów, no i również podania już wyniosły 60, również fizyka 68, dribbling 78 i uważam, że dla ludzi, którzy potrafią skillować, ten gracz naprawdę jest no fajnym wyborem, aczkolwiek to musi być skład z Championship, co troszeczkę umniejsza przydatność tej karcie. Dalej mamy Jonesa, którego nie będę omawiał, bo 80 pace'a to dalej nie jest nic fajnego. Kimmich, którego w ogóle trzeba pominąć, bo no byłby świetnym środkowym pomocnikiem. I jej wolał dać go na prawej pomocy. Nie wiem, jak grał w ostatnim meczu, nie oglądałem akurat ostatniego meczu, no nie mam czasu za mocno śledzić Bundesligi. Szkoda, bo naprawdę lubiłem oglądać czasami sobie mecze Bayernu, ale lecimy dalej do Romero, który już tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. 86 refleksus, 1,92 wzrostu, a więc dwie najważniejsze cechy bramkarza powyżej przeciętnej, więc na bardzo duży plus i myślę, że fajny zamiennik nawet Davida De Gea do składu, gdzie potrzebujecie bramkarza Manchester United. No i jeżeli chodzi już o ostatnią, tak jakby daleką ławkę rezerw, Tadicia mogę ominąć, Lalane mogę ominąć, do Sebi, no nie jest wcale aż taki dobry, więc też go ominę. No i Cezar, który ma 47 pace, 82 defensywy, 81 fizyczności, 1,91 wzrostu, a więc to jest taki zawodnik, jak mówiłem przy Da Silvie, że no mogę pominąć teoretycznie do 47 pace'a, bo resztę ma całkiem niezłą, ale akurat on nie ma aż tak dobrych tych statystyk, żebym go mógł polecić. Jak widzieliście, nie pominąłem Kriestana czy jakoś w ten sposób, bo chciałbym tylko zaznaczyć, że dla ludzi, którzy budują skład MLS i naprawdę robi bardzo fajne, tanie przede wszystkim również, srebrne informy, no i właśnie gracz New York Red Bulls łapie się do takich drużyn, do takiej drużyny fajnych, tanich informów z MLS, a więc mogę go ze szczerym sumieniem polecić. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Wiem, ja również czekam na FIFA 17. FIFA 17, ta ocena Team of the Week będzie wyglądała troszeczkę inaczej, będzie troszeczkę bardziej pod silnik gry i myślę, że będzie fajniejsze ocenianie tych wszystkich zawodników, bo teraz to się tak na to patrzy, że no fajnie, że taki zawodnik jest, ale po co mi się on przyda? W FIFA 17 trzeba będzie analizować i szukać każdej bestii. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę. Osoby nowe mogą również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z materiałami nie z FIFA 16, ale z FIFA 17. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona.